Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale w drugiej części naszego wspólnego wideo z Wiktorią, tam gdzie odpowiadamy na różne pytania. I tak, cechy Polaków, służba zdrowia polska, czy faktycznie służba zdrowia w Polsce jest gorsza niż na wschodzie? O tym wszystkim dowiecie się właśnie z tego wideo. Oczywiście będzie dużo innych różnych pytań, czy coś by chcielibyśmy zmienić w Polsce. Co najbardziej nas zaskoczyło, jak przyjechaliśmy do Polski? Będzie bardzo ciekawe wideo, serdecznie Was zapraszam na drugą część. Polacy są niesłowni. Niektórzy mówią Polacy, że to jest cecha narodowa. Tak, że w telewizji to byłam na tyle zaskoczona, że po prostu... W telewizji to? Tak! Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Że kojarzy mi się właśnie z tym przekleństwem wschodnim. Że są tak... To jest nienormalne, że płacimy takie ogromne podatki. Powiem, że jednak ta służba zdrowia na wschodzie jest organizowana lepiej. Wymieniasz się zdaniami, ty możesz się nie zgadzać, ale ty możesz wysłuchać. Czasami państwo nie daje takiej możliwości. I szkoda, ale nic się nie poprawiło w ciągu tych 3 lat, że tu mieszkam. Nigdy na wschodzie w telewizji nie słyszałam, żeby takiego słowa używali. Mogłoby być lepiej, no proszę. Dobra, to teraz czas na kolejne pytanie. Jakie polskie powiedzenie czy przysłowie używasz w codziennym życiu? Czasami używam no i git, gitara. Zdarza się. Ale słuchaj, ja to takich użyłam takie, które głupie. Takie, które nie można powiedzieć na kamerę. Tak, i takie, które są bardziej głupie. Ja często używam, nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy znasz taki głupi filmik na TikToku. Zresztą bardzo często można go zobaczyć. Tam jakiś taki dziwny facet pokazuje jakieś tam sztuki walki i mówi, coś nie, coś potrafię. I ja to coś nie, coś potrafię. Często używam. Używasz. Tak, nie wiem, możesz tutaj dodać, jak znajdziesz sobie, może ktoś nie wie, o co chodzi. To jest bardzo śmieszne według mnie, ale kurczę, no naprawdę często używam, coś nie, coś potrafię. A zresztą, kiedy mi chwalę, że coś dobrze zrobiłam, no to no coś nie, coś potrafię. O, no proszę. A ty używasz jakichś wyrazów? A, Boże, wyrazy... No teraz bardziej powiedziałaś takie słowa, nie? Że taki wyraz to był ten, ale... Jeżeli chodzi o słowa, no to to jest też taki slang chyba, sztos, bo sztos. Ja nie wiem, nie wiem, jakoś tak często zaczęłam używać to słowa, to słowo od jakiegoś czasu. Jak przyjechałam do Polski, to pamiętam słowa, za które bardzo dostawałam po głowie od swojej mamy, która wiadomo już tutaj była już dłuższy czas. To słowo... To jest to słowo, które... Ja tak myślę na tych tańcach, każdy to mówi. Myślałam, że to jest normalne słowo. No i nasłuchałam się tego. Gdzieś tam w rozmowie później przy mamie powiedziałam to słowo. Jak na mnie zaczęła krzyczeć i mówić, że to jest brzydkie słowo, że nie można to mówić. Porównała do naszego to do słowo, wschodniego. Przekleństwa i coś tam. No i pamiętam wtedy tak, jeszcze było taką... Małą i dostałam wtedy po głowie za to słowo. Ja zresztą tego słowa też nie użyłam z tego powodu, że kojarzy mi się właśnie z tym przekleństwem wschodnim. I kiedy pierwszy raz usłyszałam w telewizji, to byłam na tyle zaskoczona, że po prostu... W telewizji to? Tak! Oglądałam tam jakieś programy i zobaczyłam, i tam używają. I można jakby to powiedzieć, i dla mnie to był szok. Tak samo jeśli chodzi na przykład o słowo dupek. Nigdy na wschodzie w telewizji nie słyszałam, żeby takiego słowa używali. A w polskiej telewizji słyszałam, chociaż może to nie była tam pokazana jakaś taka najlepsza sytuacja, ale jednak używają tego słowa. No a to te... Nawet nie mogę na głos powiedzieć, bo zawsze... To zrobimy i zrobię ten... Nie, możesz nie robić, no ale naprawdę to też dla mnie to jest takie trochę, nie wiem... Nie wiem nawet jak to opisać, no nie mogę jednak użyć dla tego słowa. Dla mnie na słowa. Początku to już było dziwne, a już później jak zaczęłam tu coraz dłużej mieszkać, to już dla mnie to już było takie normalne bardziej. No, jak oni wszyscy mówią, to dlaczego ja nie mogę tego mówić? No i tak u mnie to było. Ale co nie zmienia faktu, że po głowie dostałam. Następne pytanie. Czy jest cecha, która ci się totalnie nie podoba w Polakach? Daj pomyślę. Słuchajcie, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że każdy naród ma swoje też minusy, tak? I plusy. Nie mówimy tutaj pod złym względem, ale
bo zaraz się zaczną komentarze. Chciałabym powiedzieć może najpierw, że narzekanie czasami jest takie z przesadą. Już jest za dużo tego narzekania. Chociaż nie... Niektórzy mówią, Polacy, że to jest cecha narodowa. Tak, że jakby ja się przyzwyczaiłam do tego. Ja nie wiem, może kogoś teraz obrażę, ale tak już jest i takich osób spotkałam tutaj w Polsce, że wydaje mi się, że bardzo często Polacy są niesłowni. Ostatnio tak. No trafiałam w takie sytuacje, bo na przykład kiedy ja mówię coś, to wiem, że to też jest kwestia wychowania i zachowania każdej osoby, ale tak naprawdę jestem przyzwyczajona do tego, że jak chcę coś załatwić, to zawsze muszę przypominać. I ja ciągle dzwonię, wypisuję maile i staram się jakby po prostu pilnować jakiejś pewnej sprawy, bo czasami jest tak, że osoba powie, że tak, a okazuje się, że nie, że tak, wyślę dzisiaj wieczorem, tak dokładnie o 17, a właśnie nie robi tego. No zdarzy się tak, nie wiem, nie chciałabym kogoś obrazić, ale tak to było u mnie. Takie doświadczenie mam. A ty? Cecha. Która się no, nie podoba? To narzekanie to też ja się z tym zgadzam, no bo już tak, jak czasami jadę w radio leci tak. No dzisiaj mamy taką pogodę, no nie ma co się zachwycać. No jakoś tam było coś takiego powiedziane, że no będzie 12 stopni, ja tak myślę, kurczę, no 12 stopni w październiku, no chyba nie jest źle, no dobrze, no deszcz popada, no co tutaj takiego jest. Mi się wydaje, że nie ma złej pogody, są złe ubrania, więc ja nie wiem, może po prostu jestem taka bardziej optymistką w życiu. I te narzekania tak też mnie denerwują, bo jak to nie jest dobrze, tamto nie jest dobrze i cały czas coś. Co jeszcze? Może to byłoby na tyle. Może by to byłoby na tyle. Są idealnie. Nie wiem, czy tak naprawdę się dzieje, może zobaczę, może to wyda. Ale wydaje mi się, że czasami są, szczególnie teraz, jeżeli masz inne zdanie na przykład, to często jest odczuwalna taka nieakceptacja i totalna, nawet nie będą cię słuchać, to mnie przeszkadza. Bo dla mnie ogólnie rozmowa, na tym polega rozmowa. To powinna być jakaś dyskusja, nie? Wymieniasz się zdaniami, ty możesz się nie zgadzać, ale ty możesz wysłuchać. No ale to też wynika z ludzi, po prostu niektórzy chcą żyć w swoim świecie wykreowanym i nie chcą... ten swój świat, który oni sobie tutaj narysowali, nie chcą go zaburzać. Dlatego nie chcą słuchać innego zdania. I dla mnie to jest trochę słabe, tak. Bo... No zgoda. Ale mi się wydaje, że to też nie można tutaj powiedzieć, że Polacy, tylko że to... Ktoś konkretny, nie? Tak. Następny, rozgadaliśmy się. Tak. Z czym największy miałaś problem związany z nauką języka polskiego? Największy problem mi się wydaje miałam z odmianą, bo to jest najtrudniejsze według mnie. Nie znasz tych wszystkich końcówek i ja właśnie teraz też nie znam tego wszystkiego. To jest najtrudniejsze. Trzeba wiedzieć te wyjątki, gdzie tam co jak jest. I ja wiem, że nawet Polacy do końca tego nie wiedzą tak na 100%. Ale to jest trudne, naprawdę język polski nie jest łatwy. No nie jest. Trzeba dobrze się postarać, żeby to wszystko ogarnąć. Ale odmiana to chyba najtrudniejsze dla mnie jest. Dla ciebie? Jest to skomplikowane, ale ja nigdzie nie chodziłam ani do szkoły, ani nic. Sama się wszystkiego uczyłam. I no nie ja wiem, też. Jakoś tak, naturalnie to wychodzi. No wiadomo, że czasami popełniam błędy oczywiście. Szczególnie z tym chciałabym i cały czas robię. A mając osobową formę, czy to trudne jest? I to właśnie takie bardziej... Teraz już nie przypomnę, co było takim najtrudniejsze. Ale właśnie tak, te momenty, właśnie te odmiany najbardziej. A pamiętam, nawet moja mama kiedyś opowiadała taką śmieszną sytuację, że a propos to, że język polski jest trudny, że ona będąc na studiach poprawiała i u niej pytali Polacy, jak tam trzeba jakieś słowo powiedzieć. No to było takie, uważam, że hitem trochę, że mówi nie Polka, która nie urodziła się, mówi jak trzeba po polsku odmienić to albo inne słowa. No więc, ciekawe, to tak, jest to prawda. Język polski jest trudny. Trudny, tak. Proszę, dobrze. Już ostatnie. Nie, przedostatnie. Co chciałabyś zmienić w Polsce? To jest
pytanie tak skomplikowane. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ja chciałabym zmienić służbę zdrowia. Ja już na twoim kanale już zresztą mówiłam o tym. Moje zdanie się nie zmieniło, nie? Wiki przychodzi do mnie, I narzeka. Nie, po prostu zawsze służba zdrowia. Nie, ja uważam, że to jest nienormalne, że płacimy takie ogromne podatki, a nie możemy dostać się do lekarza. Że wszędzie musimy chodzić prywatnie i tyle płacić, a zresztą teraz nawet prywatnie, no to szybko się nie dostaniesz, a nawet jeśli się dostaniesz, to wcale nie oznacza, że zostaniesz zadowolony po prostu po tej wizycie. Służba zdrowia to na pewno. Jeszcze zmieniałam jakieś takie pewne momenty, ale tutaj nie będę o tym mówić. Przepraszam, ja nie jestem jeszcze aż na tyle przyzwyczajona do tego, żeby tak w głos opowiadać tam o pewnych sytuacjach, tak, ale jeśli chodzi o to, no to tak, nie zdradzę tej swojej opinii, zawsze tak było i tak jest i szkoda, ale nic się nie poprawiło w ciągu tych 3 lat, że tu mieszkam, nic się nie zmieniło, na lepsze to na pewno, mi się wydaje, że nawet na gorsze. Mm-hmm. No jeżeli chodzi o mnie, teraz sobie wymyśliłam, to znaczy przypomniałam, co by ja bym mogła na przykład zmienić, szczególnie teraz właśnie tam byłam na paru eventach i tak ludzi dosyć mocno i narzekają i mówią właśnie o biznesach, które mają w Polsce, że coraz ciężej jest prowadzić biznes. Tak, to prawda. Ja nie mam firmy, nie prowadzę biznes, ale chciałabym, żeby to dla ludzi po prostu się zmieniło, żeby oni mogli, też dlatego, bo uważam, że dla Polski to by było dobrze, zostawiając swoich ludzi, swoje produkty, ale wiem, że po prostu czasami państwo nie daje takiej możliwości na różne sposoby, jeszcze bardziej dociskając, żeby ludzie po prostu nie mogli tego prowadzić. Tak, to prawda. A jeśli też, jeśli jeszcze chodzi o tą medycynę, to też wiem, że Polacy tam idzie. A co przed chwilą powiedziała, że Polacy za dużo narzekają? To... Nie, słuchajcie, ja też po prostu przypomniałam sobie, że wiem, że Polacy, zresztą którzy mieszkają gdzieś tam na zachodzie, mówią, że nie jest w Polsce aż tak źle i że ci ludzie, którzy widzą, jakby są świadomi tego, co się dzieje tam w tych krajach zachodnich, to mówią, że w Polsce jakby jest lepiej. Ale ja jestem taka osoba, która zawsze stara się porównać z lepszym niż z gorszym. I ja mogę z pewnością powiedzieć, że mimo to, że ludzie zawsze, wszyscy wiemy, tak, że jakby tutaj jest w Polsce lepiej niż na wschodzie. Ale powiem, że jednak ta służba zdrowia na wschodzie jest organizowana lepiej. I chociaż mówią, że w Polsce nie jest aż tak źle w porównaniu z innymi krajami, ale mówię, no mogłoby być lepiej, no proszę, może ktoś mnie usłyszy. No i ostatnie pytanie już chciałam Cię słuchaj, nie, ja Ci przeczytam to pytanie. Czy miałaś myśli albo chciałabyś wyprowadzić się z Polski? Optymistyczne zakończenie tego wideo. Słuchaj, nie miałam takich, to znaczy, no ja myślałam kiedyś o tym, tak, bo nie możemy do końca wiedzieć, co czeka nas w przyszłości, w sumie jak będzie w naszym życiu, bo tak naprawdę mi się wydaje, że często tak się zdarza, że takie decyzje o przeprowadzce to są takie bardzo szybkie, ale powiem Wam, że ja bym nie chciała bardzo, bo ja nie chcę to znowu przeżyć, tą adaptację i tak dalej, gdzie się wybierać. I może no po prostu ze względu na to, że ja nie jestem tutaj sama, tylko z rodziną i też ja muszę myśleć o tym, o tych ludziach też, więc ja bym nie chciała na pewno. Nie. Zostaję. Jeżeli chodzi o mnie, tak, myślałam, ale jednak i tak zdecydowałam, że nie i generalnie no bardzo bym nie chciała tego zrobić i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, chociaż no teraz w ogóle jest bardzo taka niepewna sytuacja i nie wiadomo, co się dzieje, ale bardzo bym życzyła, żeby tego nie było, żeby się nie wyprowadzić z Polski, żeby tutaj jednak zostać, tutaj już... Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że właśnie będzie tak dobrze, będzie. Tak. No dobrze, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję, Wiki, za odpowiedź na wszystkie pytania. Proszę bardzo. Tak, sobie porozmawialiśmy trochę, także...
Zapraszamy Was też na Wiki kanał. Tak, na pierwszą część, na pierwszą część tego odcinka. Tak, tak. My nagraliśmy teraz drugą część i no, bardzo ciekawe. I zobaczymy, ciekawe. Może będą jeszcze takie odcinki. Zresztą to zależy od Was i od Waszej opinii. Tak, piszcie, komentujcie, odpowiadajcie właśnie na... Może Wy chcecie odpowiedzieć na te pytania, na nasze, na moje. W danym przypadku na moje. Z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i może będziemy też z Wiki nagrywać coś takiego. Jasne. Właśnie będą cykliczne takie. Jak najbardziej. Tak, także możecie już nawet na przykład zapisać swoje jakieś pytania. A my może pozbieramy z Wiki i później w kolejnym wideo jakoś odpowiemy na te wszystkie pytania, super, tak. Które Was męczą. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo. Pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym. Pa!